Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w Skill Legend Royale. Zaczynamy kolejny meczek rankedowy. W tle soundtrack z Wiedźmina 1. Dobra, nie mamy base ataków, nie mamy heala, ultimate'a i shielda. Base attack, heal, ultimate i shield. Czyli będą grani dodge? Nie, raczej nie. HP i duszek mógłby być grany. Więc jeżeli dostałbym dziadka... Jeszcze. Mam dziadka. Zagramy dziadkiem. Podduszki i HP właśnie. Więc znajdźmy tylko coś fajnego. Dobra, zagramy z tym, czyli co rundę dostajemy 20 zł i za każdym razem, kiedy gracz jest wyeliminowany, to się zwiększa to, czy później będzie 40 i tak dalej, nie? Dobra, zacznijmy od randoma, pięknie, bo wpadł duszek, tutaj też idziemy w duszka i tutaj pójdziemy sobie, będziemy szli w HP, nie? No to też mi zwiększy HP. W porządku. Widzę, że on, kurczę, ciekawe, bo jest też dziadek grany kolejny. Co ty masz za item? Dostajesz 120 zł, ale tracisz 2 HP. Okej. Okay. Ty... Okej, to na później ci się przyda. No i te frosty będą bolały. Ulti też będzie bolało bardzo. U niego. No i on mnie teraz zniszczy, nie? Na początku będziemy przegrywać. Nie ma problemu, nie ma... Ale nie, z jeden punkt do ataku i bym może to wygrał. Ty, ciekawe, bo nie ma trucizn. Ty będziesz szedł też pod... A nie, są trucizny. Dobra, no to jeden punkt w poisony, niech on tam się działa. Zmniejszenie freeze'ów byłoby dobre, ale nie teraz. O kurczę, przez pomyłkę dwa razy dałem. Dam to. I dam HP i rany. Będzie ciężki. Ciężki podejście. Teraz tak, ty też będziesz szedł pod duszki. Chociaż widzę, że wunda masz. No ale te wundy też są dla ciebie dobre, nie? Thorndraven. Powinien mnie pokonać, bo ten poison... Chociaż może, nie? Wleciał, no i teraz. Mamy go. Jest, pierwsze zwycięstwo moje. Muszę zadawać obrażenia w czasie i wytrzymać, mając bardzo dużo HP. Taki będzie plan. Czyli damy to. Cofnijmy się. Niech będzie trochę rage'a teraz, żeby już działał. Niech będzie ten freeze. Czyli na razie idzie HP, ale teraz mam duszka, więc duszek będzie też ważny. Nie jestem zadowolony z itemu na początek. Bo nie będzie on dużo dawał. 40 zł na razie z niego dostałem dodatkowo. To nawet nie jest karta, są dwa role. No i z tobą walczę. Ty już masz duszka bardzo podekspionego, czyli u ciebie te ulti będzie bolało. Natomiast normal hity wygrywam ja jak na razie. Ale to też niedużo jakoś wygrywam. Ulti za ulti poszło. I on mnie zniszczy. Duszki już mu to zrobiły. Mi te duszki nie siadły. Tu będzie jeden pod dodge'a, to zróbmy to. Żeby te dodge'e zmniejszyć. Nie, ty idziesz pod poison. Myślałem, że będziesz szła pod dodge'a, ale to jest standardowo dodge'a masz duże, nie? Dobrze. Posiedzimy do końca. Myślę, że poniżej, w okolicach gdzieś 7-8 rundy mogę zacząć wygrywać te pojedynki. Teraz należy ciężko patrzeć, on też ma więcej duszków niż ja. I obrażenie zadaje dużo większe. Dobra, leci mój ulti pierwszy. Tyle dobrze, teraz leci jego, ale ja wygram. Pięknie. Ulti zadało 300, no i poison. Poison tu już dużo zadał. 600 golda, ale stracę zdrowie. Nie, to już bym wolał dostać jednorazowo. Kurczę, dobra, relikt. Na 8 poziomie dostanę kasę.
Czy drugi stack? Wiecie co? Pójdę w drugi to. Teraz będę samo 40. Jak kogoś wyeliminujemy, to będzie kolejny. No, zobaczymy. Zobaczę, pod neklesy pójdziemy. Random. Kolejny duszek. Kolejny duszek. Poison. O, i tu będą znowu duszki. Duszki, które będą dawać poisony. Trochę tymi truciznami ich pomęczymy. No bo teraz to, 40 co turę to już jest dużo. To już nie jest tak, jak przedtem było. Wasabi! Też pamiętam już tego gracza. Grałem z nim. Śmiesznie, że niby jest 2000 graczy, ale często się spotyka tych samych. Mhm, jest zwycięstwo. Mój poison 530. Tak naprawdę poisonem zadałem najwyższe obrażenia. Więc idziemy w ten poison. Teraz zmniejszyć im dodge. Teraz duszek i HP. Duszek. W porządku. Duch już jest na 10 poziomie. Jak to wygląda? Ty masz poisona dużo. To trzeba będzie zmniejszyć poison też przeciwnikom. Czyli jak będzie zmniejszanie poisona, to też to chcę zrobić. Jest czapka pirata. 150 zł już z niej dostał. Ja tutaj 120. Z tego 100, z tego 20. Będzie dobrze. Jak już pierwszy odpadnie, to też będzie lepiej. Tylko na razie 20 HP ma ten, co jest najsłabszy. Wydaje mi się, że teraz z tym wygram. Bo ten poison będzie robił robotę. On już robi robotę. Patrzcie. Jeszcze ulti teraz siądzie. Dobrze. Tutaj mogę to zrefreshować. Tutaj losowo. O, fajnie, weszło w duszka. HP. Duszka. Niech będzie trochę bazowego rage'a. I kryt i HP. Bo to HP, o HP poison, nie, redukcję poisona, redukcję trucizny pójdziemy, 7%. Zdrowie i tak mam już 1500 i z każdym skillem dodawanym w inne gałęzie to też będzie. Tutaj będzie rosło, no jest dobrze, te HP samoczynnie będzie mi. No jak z tobą, bo ty też trucizn masz dużo, nie? I zatrujesz mnie, chyba przegram, bo ta trucizna mnie teraz dojedzie. Zanim ja dojadę ją, tak. Trochę brakło tych obrażeń, ale to też nie jest jakoś, że to był stomp, nie? Czyli jestem w stanie tutaj zadziałać. Redukcja trucizny. Redukuje obrażenia magiczne. Liza nie zadają przeciwnic, to nie. Dodge i duszek i... Aha, tu jest inflict truciznę. No to też zrobię chyba, żeby ta trucizna siadała. Bo wtedy już będzie tutaj trucizna podbita. Teoretycznie mógłbym zrobić to, że każdy dodge będzie dawał truciznę i podbiję sobie to i to, ale chyba wolę... No nie, dobra, zrobię to, bo to jednym punktem dostanę pasywkę, to jest dużo. Tu już jest 60, tu jest 140, 200 golda już z tego dostałem. To na razie mało, ale na endgame to powinno mi naprawdę zrobić robotę. Oho. Tutaj ulti od niej, dobra, poszło moje ulti. Więc wygram. Gdyby nie poszło, gdybym na przykład zestunował zanim rzucę ulti, byłby problem. Cudownie. Tu. Magiczny dodge. Niech będzie, że możemy dodge'ować też magiczne. Bo tego dodża trochę mam, więc jak od czasu do czasu uda się zdodżować jakieś skilla, zaklęcie, to będzie dobrze. Ta trucizna jest solidna i te ranki są solidne. To on już ma 14 HP, więc zaraz jakby ktoś go wyeliminował, byłoby świetnie. I walczę z pająkiem, który jest pod zdrowie i będzie z HP strajka mi bił naprawdę dużo, tak mi się... Chociaż nie, on trucizną mi dużo bije. Ale chyba go docisnę? Nie. Trucizna była bolesna. Nie, no HP strajka tylko 60 mi zadał. 2000 z trucizny już, nie? To bolało. Biorę różdżkę.
Daj mieć szybkiego mityka. Daj mieć szybkiego mityka. Już jest co? 100? 280. Już jest coś. Drescinik zlecą. I będzie w ogóle już lepiej. HP Strike. Redukowanie magicznych obrażeń. HP Freeze. O, Pre-Battle Poison. To będzie dobre. Pójdę w tego Pre-Battla. Ten już też z tym Poisonem. Trzaska mocno. Tylko, że Pająk ma to detonowanie, nie? To jest to, że... Że mogą krytować jego Poisony. Okej. Okay. Walczę z podobną osobą. No i trucizna. W moim przypadku jest duża. Tylko tak, on wygra. On wygra dzięki temu duszkowi. Tak, ten duszek zrobił robotę. Bo zadaje mi bardzo dużo obrażeń. Już 700 mi zadał. Jest wreszcie duszek. Maksymalne zdrowie. I random. Może być. Ale nieciekawie, bo nie mogę teraz wygrać żadnej rundy. A tu już po epikach ktoś wchodzi. Ty będziesz miał niedługo. Na HP to będzie bolało. Twilight. Jesteś pod dodge'a. No to dobra, dodge to nie będzie problemu, bo trucizna zadziała moja. I ulti też zadaje obrażenia w czasie. Więc nie powinno być chyba źle, chociaż jest źle. Jest źle. 2200 mi zadał. Nie, 2900. Wreszcie duszki wpadły, ale w momencie, kiedy ja już potrzebuję HP, nagle wpadają duszki, nie? Moje mityki tu potrzebuję. Dobra, jakby tu wyeliminowali go, to już naprawdę będę dużo złota zdobywał. 80 co turę. Więc byłoby to opłacalne wreszcie. Teraz tak, czy tu już nie jest epik? Jeszcze nie. Jeszcze nikt nie ma, ale będzie miał. Po tej rundzie będą już mieć chyba. Ja też powinienem. Jeśli dobrze siądzie. Chociaż nie, nie starczy mi chyba kasy. Cisnął mnie mocno. Za mocno. Niedobrze. Dobra. HP Poison wezmę. Chociaż Poison Code byłby dobry, ale HP Poison i wtedy mam mityka. To spróbuję tak zrobić. Tylko to zdrowie moje jest już tragicznie niskie. 240, 400 zł dopiero z tego dostałem. Ogólnie pomysł z tym buildem był dobry, ale chyba nie na taką postać, która ma, musi naprawdę do late'a dojść, żeby wygrać z nimi. Dobra, jest jakieś zwycięstwo chociaż. I jeden już wyeliminowany, cudownie. Więc dostaje, tak, więcej złota. Mamy to. Każdy dodge ma szansę, no dobra, poczekam na to. Chyba nie, nie, zrefreszujemy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest. I mam to, Twin Spirits. Na next. A jak zresztą? Tu jest ulti. Znaczy mityk.
Zobaczymy. Pająki będzie ciężko, ale z nią może teraz, z tym moim mitykiem, który mam, może się uda. I mam też duchy, nie? Na razie mi zadaje większe obrażenia. I ta trucizna jest bolesna. Tu będzie bardziej, ale ulti... Jest. Mityk mnie uratował. Kolejna osoba wywalona, więc patrzcie, ile kasy mam. Teraz coś takiego. Kolejne, co bym chciał, to chyba te dodge zwiększyć i tutaj to, żeby HP było większe. 3200 już mam. Mm. 120 zł już z tego, co turę. No to w tym momencie to już jest dużo. Jeżeli jeszcze ktoś wypadnie, to będzie jeszcze więcej. Tylko tak, ja nie mogę teraz mieć żadnej pomyłki. Ten nie może mnie pokonać. I ten. Zobaczymy. Chyba teraz muszę iść w HP. I w dodge. Mhm. Dobra, dawaj moje ulti i dociśnijmy go, zanim mnie zabije jego truciznę. Jest. Przetrwałem pająka. No to skoro przetrwałem pająka, to jest całkiem spoko. To. Counterattack. O, dodge magicznych obrażeń. Dobrze. Dalej 7 HP, dalej się trzymam. Ja mam 12. Ty masz jakiś... A, widzisz. Za 50 golda może kupić 3 złota i może tego 5 razy użyć. Czyli mu zostało jeszcze raz. Może mieć 15 HP. No i to mnie ciekawi, jak z nim pójdzie. Ulti, ulti, ulti i... Mam go. Mam go. I teraz dużo złota dostanę, bo patrzcie, kolejne dwie osoby wyeliminowane. 200 zł teraz dostałem. Dobra, niech ten rage będzie bazowy, bo to dużo mi da. Colguard. Dodge, który frizuje przeciwnika, zrobię to. Dodge, który rzuca truciznę. Dodge. I dodge, który mi da HP. 3,5. Dobrze. Dziadek się broni. To będzie bolało. Boję się spotkania z tym trucicielem. Ale może. No jest pająk. Jeszcze mi frizę dał na początek. Ojojojoj, pająk mnie chyba pokona. Chociaż jak rzucę ulti, a moje ulti mnie uratuje? Niestety nie. Stał mi 2 HP. To jeszcze się trzymam. No, pająk mocno. Zwiększę sobie obrażenia. Dam mu friza. Dam im większego friza. Colguard lepszy. To. Dobra. No i co później? HP Poison. Ewentualnie 2 punkty w dodge'a. To czekajcie. Potrzebuję znaleźć dodge'a tutaj. To też jest dobre. Że będę kradł przeciwnikom HP i dawał sobie. No to by było dobre. Teraz mam 3570, jak się bitwa zacznie, to będę miał co, z 3700? Nie, 3570 dalej. Myślałem, że to ukradnie to HP. No, 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 to jest do wygrania, to jest do wygrania. Mam. Jest zwycięstwo, on już leży, więc dostanę więcej HP. Znaczy złota. HP Steel. To. Magiczne obrażenia mogą krytować. Nie, to szkoda mi na to Magic Dodge. Ach, teraz tak, żeby to wytrzymać jedną. Teraz każdy, tutaj już jest. Zobaczymy.
Ale tak, 720, 640. No dobra, to już pod koniec jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę coś z tego można fajnego sklecić. No i jak będzie z tobą? Chyba najlepszy przez tych wszystkich przeciwników mi się trafił. Tylko czy zdążę rzucić ulti? Jak zdążę, to może mnie uratować. Uratowało mnie. Dobra, a ten pająk mojego klona pokonał, widzę. To jest perfect dodge. I teraz co będzie najlepiej wrzucić? Dobra, jeden punkt w rage'a, żeby tutaj było. To. Damage reduction podczas furii. Duszek. I duszek z większym HP. No i tyle. Walka o pierwsze miejsce. Kto kogo pierwszy? Szkoda, że nie mogę... Ja wszystko się rozbijało to przecież, że nie jestem w stanie ulti szybko załadować. Oto się wszystko rozbija. Więc jego naprawdę to wszystko działa. Gdybym ja ulti miał szybciej, to by było o wiele lepsze, ale może... Jest! KO! Perfekto! Mamy to! Zwycięstwo! No i pięknie. Siadło. Z ciekawości. 860, 780. Mamy. Dużo złota. Dużo. No i to już się zwróciło fajnie. Okej. Jest zwycięstwo. I master, szósty poziom. Jeśli spojrzymy, 288 już jest. Więc coraz bliżej. To by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, jeśli podoba wam się ta seria, zostawcie mi łapkę i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!